Siema. Na razie jeden odjazd, ale krótki, zostawiony bez zacięcia przy ustawianiu drugiej kręgówki. Na razie cisza, na jeziorze bardzo dużo ludzi, jeden brzeg cały przy ulicy obstawiony jest. Teraz akurat jestem sam, był przede mną gość, na pstrągi wyciągnął 3 sztuki, także jest godzina 15, na razie nic się nie dzieje. Jeden odjazd, ale to 2 metry i wyplute. Także co, siedzimy do 18, może jeszcze coś się trafi. Jeżeli ktoś by chciał wiedzieć, to dumbbellsy Citrusa firmy Meus. 3 dumbbellsy na włosie, H6. 2 wędki stoją, podbiera gotowości. Do 18 nad wodą, potem 2 piwka, coś pooglądać, rano do pracy, a jutro jak zwykle po pracy o 13 znowu atak. Mam nadzieję, że to miejsce jutro nie będzie zajęte, to usiądziemy tutaj. No niestety 200 metrów od samochodu trzeba iść, także staram się zabrać na raz. Nie biorę za dużo gratu, żeby 2 razy nie chodzić. Piątek przez wolny. Także myślę, że w czwartek, jeżeli to miejsce będzie tutaj wolne, to robię nockę, jakiegoś małego grilla, jakieś piwko i tutaj się posiedzi. W piątek najprawdopodobniej rano uderzy Robert, bo na nockę raczej nie przyjedzie. Ja na nockę będę sam. Rozrobię pszenicy parzonej z melasą, dużą ilość melasy, żeby był zapach i było to trochę słodkie bardziej. Dzisiaj jestem bez zanęty, jestem na starym miejscu, co byłem w sobotę, co wyciągnąłem te tylko karpie, jest przynęcone. Od piątku do dzisiaj do rana siedzieli ruscy pod namiotem, robili 2 nocki, to też jest przynęcone. Także mam nadzieję, że w czwartek na noc nikogo na tym miejscu nie będzie, to sobie usiądę. Także ten tydzień upalny, 20-23 stopnie, następny tydzień po świętach to samo. Trzeba jeździć, trzeba korzystać. Na tamtej stronie siedzi 10 osób, 2 metry każdy od każdego odstęp. Też bez efektów, albo siedzę na pstrąga, albo siedzę z gruntu, nie wiem. Od czasu do czasu coś się rzuci, jakiś karpiek, jakiś pstrąg, ale na razie nic ostrego się nie dzieje. Poczekam jeszcze z pół godziny, jeżeli nic nie będzie, to przerzucę w inne miejsce. Tutaj karp się nie pierdzieli, bierze od razu z nalotu, ciągnie plecione, żadnych skubnień, żadnych pików. Od razu jedne konkretne piknięcie i sznur ze szpuli schodzi. Także co? Nie siedzimy w domu, nie zamulamy. No w Polsce jest zakaz łowienia. Także w Polsce nikt nie jeździ na ryby. No my łowimy w Niemczech. Dla wiadomości, jakby ktoś chciał coś wiedzieć. Także co? Czekamy na odjazd. Jeżeli coś będzie, to do później. A tak normalnie widzimy się jutro nad wodą. Pozdrawiam. Ryby, ryby, ryby. Hej.